Hej ho, witajcie w CIP 6. Turka już się przemieliła i tutaj Mongoł atakuje Ankarę, co nie podoba mi się. Tak naprawdę to ja bym wolał, żeby to miasto zostało w rękach Sulejmana do czasu, w którym to ja będę Ankarę atakował. Mongoł jest dość potężny i nie widzi mi się z nim bezpośrednio sąsiadować na tym etapie gry. Tym bardziej, że kurde... A nie, ja mam armię już potężniejszą. No właśnie, bo to jest też kwestia, którą chciałem w tym odcinku poruszyć. Kogo następnego atakować? Bo Pedro jest dość słaby i słaby raczej zostanie. Czyli jego w każdym momencie gry zaatakować możemy i podbić możemy. On czy będzie w stanie tutaj moje miasta zaatakować skutecznie? Nie wydaje mi się. Także na Pedro będzie czas, a ja bym się już ustawił na Holandię, no i oczywiście pozbył się zagrożenia mongolskiego, bo on ma takie wojenne bonusy, które im więcej ma armii, im lepszą ma te armię, tym są groźniejsze. Także po podbiciu Sulejmana chyba zaatakuje Chingis Khana. Czyli znów porwę się na trudniejszego przeciwnika, ale ja tak generalnie wolę. Zazwyczaj. Bo też kiedyś mówiłem, że fajnie, że w innych warunkach raczej bym atakował Brazylię, a nie Turcję. No i potwierdzam to, co mówiłem. Tylko, że no jednak jakoś udało się przetrwać te problemy lojalnościowe i summa summarum o wiele lepiej na tym wyszedłem. Potężnego przeciwnika no tutaj już osłabiłem i w zasadzie zwycięstwa, szansę na zwycięstwo pozbawiłem. I to jest dobre. Sporo rzeczy się podziało. Cudują te kompy. No Wilhelmina Oxford jeszcze zbudowała, także jeszcze bardziej odskoczy nam naukowo. To jest niefajne. Statua Wolności, Chingis Khan. No to dla mnie buduje Pedro Taj Mahal. O, to ja myślałem nad tym. A to dobrze, że nie robiłem. I tu też Wilhelmina. No właśnie, ona jest tu daleko. Ja bym też chciał Mongoła zaatakować, żeby na przykład zdobyć te tereny tutaj, czyli multum miast. Już się zaczyna ciąć. I dzięki temu miałbym otwartą drogę na Holandię, aczkolwiek widzicie, jak ta droga wygląda. No nie jest taka otwarta, bo tu góry, góry, wulkan, góry, góry, góry. W zasadzie to nie ma drogi. Tutaj taka przełęcz. Dziwna ta mapa jakaś taka. Ale fraktalki są fajne, tak czy siak. Także tyle o planach. Będę też w najbliższych turkach atakował nomen omen Turka. Chociaż nie wiem, czy w takich najbliższych, bo tego złota mam od niego sporo. Jeszcze 20 tur będzie dawał z tytułu traktatu pokojowego. Także dobrze by było to złoto zarobić. No 1080 złota. Zobaczymy. Właśnie, a no tak, bo skończył się ten sojusz i nie wiem, atakować kurde Pedro i sojuszu nie przedłużać, czy przedłużyć i atakować Mongoła. Chyba Mongoła, także przedłużamy sojusz. On się bije i z Turkiem i z Wilhelminą? Dobra, jak z Turkiem, to wojskowy bierzemy tutaj. Przyjaźń, sojusze, wojskowy, dawaj złoto. O, zawsze coś, to mi się podoba. Pewnie nie da. A czy ja... Nie, czekajcie, ja to mam już chyba. No jak. Dobra, nie wnikajmy w to. Jeśli chodzi o udogodnienia, lojalność, jest okej. Z nią naukowy podpisywałem, ale to z tym wezmę naukowy może. Bo ja wysyłałem do niej naukowy, bo ona jest daleko i nie chciałem, żeby tych szlaków do mnie wysyłała, bo nie chciałem, żeby naukę dzięki temu zarabiała. Ale ona chyba i tak to robiła. Mogłem to sprawdzić w sumie, ale zaraz zobaczymy zresztą. W każdym razie do niego teraz naukowy wyślę. Bo niedługo będę prawie z nią sąsiadował, z tą Holandią. Także sami wiecie, rozumiecie, ja do niej szlaków nie wysyłam i wysyłał nie będę, a ona do mnie wysyłać może i kurczę tę naukę sobie boostować. Także to nie jest fajne. No z nim to się prędko w ogóle bić nie będziemy, także z nim możemy wszystkie umowy podpisywać.
No, on zawsze coś tam płaci. Widzicie, on niczego nie ma. On to w ogóle tak sobie jakoś mizernie radzi. Że to aż jest smutne. Dobra. Póki jest potężna i daleko, to się z nią przyjaźnimy. O! Dobra, spróbujmy coś takiego wziąć. A, widzicie, boli. O, winko ma. Winka to ja nie posiadam. To zróbmy tak. Może być. Może być. Podoba mi się. A. Niech też będzie. I z tym postać mnie. No i zobaczmy te szlaki handlowe, bo o tym mówiłem. O, Mongo wysyła. No wysyłała. To patrzcie, ona miała to złoto. Teraz będzie kulturkę miała. Też niedobrze. O kurde tam. Ale dobra, jest spoko tak czy siak. Odnowiłem to wszystko, także jest ok. Dużo klikania. Turki już troszkę trwają. To mi się nie podoba. Mogę sobie szlak zrobić. Presław i Pedro zawierają pokój. Spoko loko. Rybań, spoko loko. Dobrze, dobrze, dobrze. Latarnia ukończona z akweduktem. No zobaczcie, ile ja mam obszarów mieszkalnych. No już lepsza produkcja w tym mieście. A, to chciałem zobaczyć. Jeszcze będzie 17 tur. Ja bym chciał tylko jedną turę zrobić, bo tak czy siak będę na drugim. Tylko chyba muszę mieć jakieś punkty, jakiekolwiek. Także zobaczymy. W kolejnej turze to zmienimy najprawdopodobniej. Też tak można kombinować. Akademia się skończyła. Tutaj chciałem budowniczego chyba robić, bo jednostki mam już wszystkie. Z tego, co mi się wydaje. A chyba dobrze mi się wydaje. Działa polowe ukończono. Tu też zróbmy tego budowniczego. Bo jest co robić. A, gdzie ty idziesz? Bo ty idziesz tu. No właśnie, 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 właśnie. Nie, nie, nie. To nie tak to zróbmy. Ciebie dajmy tu. A ty idź. Gdzie jest... Aha, a ty idziesz gdzie? Tutaj. To ty idź... O, idealnie. Ty idź tutaj. O, ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. I kolejny korpusik. O, akurat dotarłem. Podglądu już nie mam niestety. To co zajrzymy. Żeby widzieć, co się dzieje. A jeszcze troszkę mi tych korpusów brakuje, ale już niewiele. Chociaż nie, połączmy go też. Połączmy go też, czyli tego dajmy... Tego dajmy tu na razie, a tym pójdziemy sobie tu, okej. Okay. Aczkolwiek zaraz mi chyba wywali. Myślałem, że... Nie wiem, co ja zrobię. Nie, no nie zaatakowałem chyba. To jakoś tak ruszyłem myszkiem. Wysyła emisariusza do... Ojejku, a czy przypadkiem, kurde, ja tu... Nie, dobra, już się przestraszyłem, że straciłem któreś państwo miasto. Dymaj się. Ale dostaniesz pierdziel w swoim czasie oczywiście. Okupujesz jedno z ich miast. No dobra, tu miał powód. Mi się nawet ten powód pokazał. No, to propsuje takie rozwiązania. No, to są fajne rzeczy, kurczę, w Mordejerze. Na pewno weźmiemy sobie to, bo będziemy ulepszać. Idziemy, kurde, w to. Chociaż może bym złoto zdjął? A tę produkcję sobie zostawił lepszą? Nie, bo te upgrade'y kolejne są coraz droższe. Więc dobrze, kurczę, zbierać tego złota. Do miasta sojusznika. Nie, to jeszcze czekamy na moje wewnętrzne takie bonusy do szlaków. I wtedy coś weźmiemy, coś zmienimy. Nie interesują mnie te... doktryny ciemnego wieku. Dajemy sobie radę z tymi.
Pan tu i tego też połączmy. No i chyba mam komplet. Chyba mam. Pamiętam, że tego chciałem... Gdzie ja chciałem tego dać w ogóle? Niech on może tu pilnuje. Tu jest droga, to ok. Się fortyfikuj, mój ty przyjacielu. Ty będziesz się łączył zgodnie z planem... A, jeszcze nie możesz. Ale z tym tutaj. Tego damy potem pewnie tu. Aha, to chciałem przestawić. Tu. A to ciebie możemy dać tu. Aha, i żebym nie zapomniał, mnie jest zero, czyli ja to muszę skończyć? No to mogę skończyć w tamtym mieście. Niech będzie, kupca zróbmy. Kupca zróbmy, zobaczmy co się podziało. O, i też nagrodę dostał. O, daj ta spokój, robią kurde te kryzysy i zaatakować nie umieją. Jest durne troszkę. Ale to ja też na tym zarabiam. Wspólna wojna z Chingischanem. To jest dobry patent, panie kolego, ale jeszcze nie w tym momencie. Jeszcze nie w tym momencie. O, znowu zaczyna. On to w ogóle jest jakiś taki... przygłupi. Nazwałem jakiś odcinek Zgłupiały Sulejman, bo on naprawdę taki... jakby... tak bezczelny, że aż głupi, no. Pierdziel dostaje, ciągle jakieś zgłasza żądania. Czy to normalny człowiek? To Erdogan tak się nie zachowuje. No. A chyba się ta Ankara wybroni. A ja tutaj sobie postoję, będę blokował, przeszkadzał. Lubię takie rzeczy robić. Nawet bardzo lubię. Czy my chcemy to już bić? O, parę rzeczy bym tu jeszcze przezbroił. A, czekamy na te, kurcze, zapomniałbym. Korpusy artylerii przecież. Ukończono uniwerek, cudownie. Ja stąd te obszary mieszkalne będę zabierał, bo będę zabierał gubernatora. O, tu chciałem robić, pamiętam. I ja już zacznę robić. A, na pewno, kurde? Albo nie. Najpierw weźmiemy akademię. Korci mnie ten Meksyk, ale jak... no już zaczyna to to latać, skikać i przerywać. Daj darze spokój. To chyba dlatego, że wczytują się tekstury. To ja już wolałem rozwiązanie to z Cify 5, gdzie się na naszych oczach wczytywały, ale gra się nie przycinała. Nie wiem, no już pytałem kiedyś, czy też wam tak to działa. Nikt nie dał znać, czy też takie mają problemy, czy macie problemy. A widzicie, dałoby się to zrobić. O, nie biją się na razie, no to chyba można spróbować. A to jest takie dość badziewne. Fabryk jeszcze nie mam, dlatego w to nie szedłem, ale chyba teraz mogę. Albo w to. Też dobre, kurde. Nie, póki nie ma... Dobra, nie daję. Nie czuję takiej potrzeby. Chociaż złoto dzięki tym emisariuszom bym zarobił, bo mam tę kartę doktryny takową. Dotąd tropa była tylko ciekawostką. Aha, artylerię zrobiłem. Cudownie. Jest i giełda, to też dobrze, bo były problemy z tym złotem przecież. W zasadzie, gdyby nie te umowy handlowe... No ja mam zoomów 157. No to widzicie, to trzeba robić jednostki, te budynki, bo mogą być problemy. A, tutaj też zakolejkowałem, zapomniałem. Kurczę pieczone, ja to jednak gamon jestem. Zapomniałem. No ja tutaj nie mam, a nie, będzie siódmy ludek, to będzie można jakąś dzielnię machnąć. Ale też nie ma zbytnio gdzie. A biznesową bym tu zrobił chętnie. Albo tu. Albo tu. O, może jakiś okręcik? Ale nie, ja stąd nie wypłynę, tak? No nie. To nie, to odpada.
No dobra, to zróbmy tego budowniczego. A potem dzielnie się machnie Big Ben. No to daje złoto. Ale cuda świata to tak naprawdę w ogóle mnie nie interesują. O, i tutaj osiedlowej potrzebujemy. Tu, a dobra, jest. Zakładałem, że tutaj będzie całkiem sporo. 4 może być. 4 może być. Tylko że pole trzeba by znowu kupić. O, tu też będzie 4 za 4 tury. A tutaj. A nie, no to tutaj nie zrobię. No to muszę kupić. Niech to miasto mi się kurde rozwija. Kupmy to pole. I zbudujmy tutaj tę osiedlową. Tu poproszę, pyk, bardzo ładnie, potem zakolejkujemy kolejne rzeczy. Mógłbym też już inżyniera ciachać, machać. Tu będzie za 3, a się mi kurde w tej wojskowej zrobiło i teraz będę się przez te wertepy telepał. O Boziu. Trochę nie wart. I po co wy się bijecie? Tutaj za chwilę to pole się uda zgarnąć i tam chyba pójdziemy, bo tu nie ma co robić. A tutaj tartak można by zrobić. Dobra, zobaczmy, o ile gra... No tak, 2 tury. No mam nadzieję, że gra nie zmieni zdania, jak to potrafi czasem zrobić. Głupia gra. Oj, złota era będzie. Zwykle tak jest, po ciemnym wieku nadchodzi ta heroiczna epoka. A po heroicznej będzie trudno, kurde, zgarnąć zwykłą epokę. Bo o drugiej heroicznej to już nie mówię. No chyba, że wojna będzie i będę dużo jednostek wybijał. I wtedy to się może udać. Dobra, gdzie my szlaku potrzebujemy? Pokrowka. Stambuł by się przydał, albo ten Izmir. Albo kolejny, Pazyryk ma 4, tu się nawet skończył. A no, Stambuł jest fajny, niech się rozwija Stambuł. Stołeczne miasto Turków przecież. Tylko chwila, to którego ja mam na wyposażeniu? Tego, co się zrobił, mam nadzieję. Dobra, zaraz, bo to się kurde będzie zmieniać w tej wewte. Giełda. Skończyłem budowniczego, dzielnia o, tu kampusu nie mam, tu trzeba kampusy zrobić. Właśnie tu wykarczujemy las, tak, to by ta przemysłowa zgarnie bonus z kopalni i ładnie będzie działać, tak. Buduję te kampusy, bo te Wilhelminę trzeba ciągle gonić. Już ją dogoniłem, jeśli chodzi, no niemalże dogoniłem, jeśli chodzi o punkty nauki natury, ale problem polega na tym, że ona ma technologii 49, a ja 38, także trzeba gonić. Oj, trzeba. Też budowniczy, tutaj osiedlowa, niekoniecznie na tym etapie, chociaż zobaczmy, gdzie będzie dużo punkciorów. Tutaj. Ja to myślałem nad biznesową kiedyś. No to mogę też tu na upartego i chyba tak zrobię. Albo jakąś zaporę też bym zrobił. 13 za 11. Dobra, zerknijmy. Czy ja nie potrzebuję żadnej jednostki? Drugie takie by się przydało. No to zróbmy. Pazyryk do pokrowki, jak widać. Kurde, pokrywka wymiata, powtórz szlak, bardzo ładnie. I to jest ten nowy, tak? Dobra, i tego możemy przestawić do tego Stambułu. O, poproszę. O, tartak. Tartak na dżungli jest fajny. I tutaj, tak jak mówiłem, karczujemy. To się zrobi ładnie, szybko. Tu jest arkebuzer. Niedługo będziemy takich mieli, to jest cudowne. Czekamy na artylerię. Jedna dochodzi, druga się też dochodzi, tylko trochę w innej formie. Albo w innym znaczeniu tego słowa. Spokojny odcinek, jak widać. Ale o to chodzi, trzeba zbierać siły i znowu się udało. Tak jak mówię, kurde, na zmianę to trzeba robić. I wtedy szansa jest większa.
Znowu taka kolejna głupotka Civkowa, Civ 6, na to wygląda. Sens to ma? No niby, no jakiś tam ma, ale to wiecie, nie wynika z tego opisu. Tam jest zawsze procent szansy jakiejś konkretny. Chociaż ja też nie mam pewności, czy na pewno tak to działa, ale na razie się udaje. No tak, to 4-5. Pokrywka wymiata. Po raz kolejny. 108. Dwie turki zarobiliśmy. Troszku mało. Dobra, ja bym zrobił, kurde, szpiega. A co ja w tym momencie zrobiłem tym ziomkiem? A, przyspieszenie. No to kolejnego nie bierzemy teraz. Weźmiemy... Lojalność weźmy. Popsujmy. 90%. Może się uda. Miejmy nadzieję, że się uda. O, tutaj taki ranny Selata. To mi się podoba, to mi się podoba. Bo z tego mam dobry zasięg. To też mi się podoba. Tu jest takie, tu jest takie. Tego zabierzemy potem tu właśnie. Albo nawet tu. No, Mongo nie da rady i to jest też dobre. O, jak traci jednostki. Z kim ty się bijesz w ogóle? Zerknijmy. Tylko z tym. Uhuhuhuhu. Widzicie, taką potężną miał armię. I traci jednostki nie dlatego, że Turek ma potężną armię. Turek ma potężne miasta i też mu zabija te jednostki po prostu strzelając z miast. I tych dzielni wojskowych oczywiście. To jest szalone. No chociaż nie, on to jeszcze atakuje jak debil. Dobra, to troszkę coś innego jeszcze. Debil z debilem walczy. O, a tu akurat pozytywne. To urodzenie się artylerii w dzielni wojskowej. Dobrze, robimy tutaj, tak jak mówiłem, kopalnie pod premię dla tej dzielni przemysłowej. Bo jak damy... A to się doliczy ta gra już tego? 3 jest, widzicie? Było 2. Każdy punkcik dobry. Tartak plus 3, to też mi się podoba. Oj, pięknie dotarł. Pięknie dotarł i... Te pola są badziewne. Nie wiem, co ja w tym halepie będę robił. Już tak, takie zdobyczne miasta często po macoszemu traktuję, co nie jest tak do końca dobrym pomysłem. Jezu, jeszcze jedna tura, bo ja tutaj tę biznesową chcę zrobić, a potem tutaj wielkie Zimbabwe. Miało się to zsynchronizować ładnie. Ale nie pykło. To zaczniemy tego i zmienimy w kolejnej turze. Oczywiście się zblokowała, bo wlazłem jej na pole. Także już z daleka woła: ty ciekaj! Na pole ktoś mi tam hen z przodu wlazł. Rusz, rusz mnie od nowa. Też jest ciekawe. Utrzymanie. O, teraz to będziemy dopiero kasiorę trzepać. Gdzie to? Tutaj. Ojejku, plus 10. Widzicie? Kurde, 38. A jeszcze mi płaci ten i takie problemy. O kurde, trzeba to złoto ogarnąć. Coraz droższe te jednostki mam, dlatego jeszcze tego nie przezbroiłem nawet. Jak połączę, to może wtedy. Dobra, pan tutaj. A, już muszę, kurczę. Bym zrypał. Ale bym zrypał. No. Ojejko. Tylko, że teraz to ja już armię mogę robić. Kurde. Zdążyłem skończyć korpusy, już mogę robić armię. Daj ta spokój. Dobra, słuchajcie. Gdzie idziemy? To jest przyspieszone jako jedyne. Ja bym to poszedł. Wszystkie jednostki otrzymują plus 5 do siły bojowej. O, i standardowo na stałe dostanę 50% do produkcji jednostek. Czy to nie jest piękne? Ale komunizm bardzo lubię, bo tu jest ta nauka, 10%. Zbuduj 3 fabryki. Bo w ogóle musimy iść tędy, czyli tak czy siak tędy, tędy,
Dobra, to idźmy do ideologii. No Jezu, przez takie WRTP. Ale może być. Dobra, i potem pomyślimy jeszcze. Fabryki by warto było zrobić. Wiadomo. O Boże, jaką ja mam tutaj produkcję w tym mieście. 16,21. O, dobra, giełda miała być przecież. Dwie akcyjki jeszcze. Można machnąć chyba. Tutaj te farmy, potem je najwyżej wywalę. Kurczę, no nie jestem pewien. Biznesową damę tylko gdzie? Tu portową też chciałem kiedyś zrobić. I właśnie tu, to biznesową bym dał, byłby taki bonusik. Ale nie, dobra, nie ma co tak kombinować. Portowa wystarczy. Ale osiedlowej tu na pewno nie potrzebuję, no bo tu jest... Ale tu zabiorę stąd tego Wiktora i będzie problem. Ojejko. O, w ogóle czekajcie, czy ja to mogę przestawić? Bo ja bym chciał. No jak ja to wywalę do kosza, nie mogę tak tego zrobić. Chciałem podmienić, kurde, na armię już. No dobra, trudno. Czego my tu potrzebujemy? To jest dobre, jak zawsze. To też jest dobre. Ojejku, jak my tę grę będziemy wygrywać? To jest kluczowe pytanie. Jeśli wojennie, to bym poszedł w to. A jeśli naukowo, to bym poszedł w to. Wojennie chyba. Dobra, to idziemy, rozwijamy się. To Magnusa bierzemy. Zwiększa tylko najpierw, co najpierw? Aha, bo tu jeszcze nie mogę, to świetną logistykę bierzemy oczywiście. Ja tych szlaków dużo wysyłam do pokrywki, także to będzie bardzo ładnie działać. To pięknie będzie działać. No i dobra, mamy zrobione, to naprawmy tutaj. Popsują pewnie, ale naprawmy. Dwie akcyjki. Idę machnąć te dwie farmy. Tak, już kombinuję jak kuń pod górę. Tu jeszcze jedna akcyjka, ostatnia. Coś fajnego bym zbudował. Kurhan mi niepotrzebny. Do szczęścia w ogóle. Tu kopalnie. A nie, tu będę miał budowniczego za moment. A, tu tych ziomków trzeba obrobić. Kurczę, pieczone. I tu też trzeba obrobić. Dobra, to ty. Nie no, w 9 tur będę gościa wysyłał. Jak coś po drodze bliżej może być. Tu na pewno nie, tu nie, no tu chyba. A nie, tartak. Nawet dwa, to i tak będę musiał tu zrobić ziomka. Dobra, to tutaj. No co tu się podziało? Wojna o nowe terytorium z Sulejmanem, cudownie. Tylko pytanie, już? Nie no, jeszcze artylerie nie dotarły. Dobra, to grajmy dalej, spokojnie. A w przyszłym odcinku będziemy gnoja bić. Tylko złoto trzeba ogarnąć, bo jak przestanie wysyłać, to będą problemy. Nie chcemy problemów. Teraz tutaj zamieniamy. To dajemy tu. To dajemy tu. To dajemy to. O. Oj kurde, 35 złota. Ile masz tego? Dobra, zaczynamy wojnę... A już zaczynamy. Nie, może jeszcze ile będziesz płacił? 12 tur. Kurde, 540 zł, to nie mało. Tyle drogą nie chodzi. Piechotę bym już zrobił. Pojedynczą, ale to tutaj? No tak, bo gdzie ja indziej to będę robił? Dobra, czyli jedną piechotę robię tu, a drugą gdzieś tu machnę jeszcze. Może w Stambule właśnie. Szpiega też by było dobrze ogarnąć, a nie w Stambule, musimy giełdę zrobić. Giełdę. I bibliotekę, o Boziu. Ile rzeczy do roboty w tym Stambule.
No to czekamy jeszcze. To czekamy jeszcze. No, poczekamy na te giełdy. Nawet tutaj od razu giełdę zmienię, bo zabiorę to... Znaczy, wypowiadając wojnę, zakończy się ten traktat pokojowy i przestanie mi płacić i będą problemy. Nie chcemy problemów. Także poczekamy na giełdy i wtedy. I wtedy zaatakujemy. Dobra, 233 Turka i będziemy kończyli ten odcinek. W kolejnym poczekamy na giełdy i Turka zaatakujemy. Może oni pokój zabrą, też by dobre było. Chociaż nie. Mogą się bić w sumie. Tylko żeby nie zdobył bez efektów żadnych. Żeby nie zdobył tego miasta. A coś się obawiam, że może kurde zdobyć. Ja tam czaję się na krzywe ryi. Widzieliście? Widzieliście? Bandar Brunei przejdzie na stronę czyją? Rebelia. Tylko właśnie, czy na swoją stronę, czy na stronę Holandii. Ciekawe jak to będzie działało. Bo teraz będzie wolnym miastem, ale tak naprawdę nie będzie wolnym miastem, bo nie będzie państwem miastem. Czyli będzie taką dziwną jakąś, nie wiem, hybrydą, czego, nie wiem czego, jak to nazwać. Też dziwna mechanika. No tak to w sumie chyba miało być. Ale dziwne, że miasto samo się nie może w ten sposób wyzwolić. Że wolne miasto nie jest państwem miastem. No takie to szalone mi się wydaje, ale tak to działa właśnie. O, i wreszcie. Tu robimy te, a potem tutaj zrobimy sobie wielkie Zimbabwe. I za chwilę... Czy się dźwięk przez moment zbugował? Słyszeliście to? Ojejku, to jest ostatni ziomuś? To nie fajnie. To mi jeszcze troszkę potrzeba tych kolegów moich budowniczych. Ale to chyba tutaj pójdziemy. To mi pewnie splądrują w czasie wojny. To nie ma sensu tego robić. No myślałem, że nie naprawiłem. Co by głupie było. Ten tu idzie, ten się zrobił. Kurhan nam niepotrzebny. Tu już zakolejkowałem kampus. Chyba idę zrobić te cztery pola. Bo te mam obrobione, ale jeszcze to trzeba ogarnąć. Bo Pazyryk ma 10 ludków i wszystkie ogarnięte. Tak. Tu jest ok, tu jest ok. Czyli tak, tego ziomka wysyłamy tu. 1, 2, 3, 4. Potem to tutaj będzie można dzielnię przemysłową zrobić i pięknie będzie wszystko działać. Także tyle w tym odcinku. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie.